Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem czy wiecie, ale rząd przygotował dla was specjalne oferty kredytowe, żebyście już zawsze byli w ich kieszeni. Także jeśli jesteście ciekawi, jak bardzo trzeba być niemądrym, żeby teraz brać kredyt, to oczywiście serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale już niedługo będzie można otrzymać kredyt bez wkładu własnego i to jeszcze z dopłatą. Czy to nam się teraz opłaca? Niekoniecznie. I tak na dobrą sprawę, ja, Anna, nie wiem, czy są jeszcze na świecie tacy ludzie, którzy w obecnej sytuacji gospodarki, stóp procentowych, konfliktów i innych takich pójdą wziąć sobie kredyt na 40 lat. Ale y, są portale, są strony y, przeznaczone właśnie do wyszukiwania takich informacji, zamiast y, pójście do y, doradcy kredytowego, no to szukamy w internecie i faktycznie doradzają, żeby brać. No i ja jestem w szoku, że tak można wprowadzać w błąd ludzi i narażać ich na straty majątków po prostu. Uważam, że jeśli podejmujemy decyzję o wzięciu kredytu na 40 lat na mieszkanie, które będzie dopiero naszych dzieci, to raczej powinniśmy to bardzo, bardzo przemyśleć i nie brać. Go w takiej sytuacji. Nie wiem, chyba, że ktoś ma faktycznie super nóż na gardle. No dobra, ale co tam przygotowali dla nas nasi rządzący, żeby nam było lepiej się zapożyczać w tak trudnym czasie. Już niedługo będzie można uzyskać kredyt bez wkładu własnego i do tego z dopłatą. Ulec mają zmianie limity pozwalające uzyskać preferencyjny kredyt. Z wyliczeń ekspandera wynika, że na przykład we Wrocławiu na rynku wtórnym limit ma zostać podwyższony z 8000. 1 złotych do 8668 zł. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie szansa na znalezienie mieszkania spełniającego wymagania programu, wskazuje Jarosław Sadowski, główny analityk Expander, coś tam. Mieszkania tak horrendalnie poszły do góry. Ja już nawet nie mówię, że w Warszawie, bo powiem Wam szczerze, że jak tak siedzę w tym rynku mieszkaniowym, znaczy szukam mieszkania, szukałam mieszkania do wynajęcia przez ostatnie kilka miesięcy i zobaczyłam, że tak naprawdę te mieszkania. Te do wynajęcia. Cena jakoś nie poszła do góry. Najbardziej wzrosły ceny mieszkań tych najtańszych. Czyli jest mała różnica pomiędzy PRL-owskim mieszkaniem do wynajęcia a apartamentem w centrum. Znaczy, no różnica jest, ale nie jest tak znacząca, jak to było, jak szukałam mieszkania dla siebie w 2017 roku. Wtedy ta różnica naprawdę była widoczna i że takie apartamenty, wiecie, wielkie wynajmowali ci, którzy dostatecznie zarabiali albo. Nie... Nie wydawali pieniędzy na nic innego i, i fajnie byłoby, dla nich fajnie jest mieć ekstra mieszkanie i jeść troszkę mniej. I jeśli chodzi o kupno mieszkań, również ta różnica cen jest strasznie widoczna, bo w małych miejscowościach zawsze było dużo, dużo taniej kupić mieszkanie niż w Warszawie. Ostatnio sobie obserwowałam strony z małych miast i tam za metr kwadratowy mieszkania, takie wiecie, no nowe, co, co są wybudowane, są Podobne cenowo do cen warszawskich. Tu się robi niebezpiecznie. Dobra, ale co dalej o tym programie? Program Mieszkanie bez wkładu własnego zacznie działać 27 maja. Także jeśli chcecie sobie teraz wziąć kredyt hipoteczny, no to od 27 maja będzie czekał na was taki specjalny program. Dzięki niemu będzie można uzyskać kredyt pokrywający nawet pełną cenę nabywałej nabywanej nieruchomości oraz koszty wykończenia. Brzmi świetnie, nie? Uczestnicy programu nie będą musieli więc posiadać wkładu własnego, będą mogli też otrzymać dopłatę, jeśli w trakcie spłaty preferencyjnego kredytu urodzi im się drugie lub kolejne dziecko. Wysokość dopłaty to 20 tysięcy złotych w przypadku drugiego dziecka w rodzinie i po 60 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. I zobaczcie, y Tutaj kolejny taki przykład, że single w naszym kraju mają ciężko. Jeśli jesteś samotnym człowiekiem, samotną kobietą czy samotnym mężczyzną, to masz przechlapane, bo samo wynajęcie mieszkania w pojedynkę w Warszawie Wiąże się z tym, że no jeśli tam nie jesteś dyrektorem wielkiej spółki, tylko sobie tam pracujesz na etacie, nie wiem, za najniższą krajową, bo najbardziej jest taka proponowana chyba wszędzie, no to nie stać cię na to, żeby to mieszkanie wynająć w pojedynkę. Jeśli zarabiasz troszkę więcej i marzysz o tym, żeby sobie kupić mieszkanie i jesteś kawalerem, panną, bez, bez partnera, bez dzieci no to też już masz kolejny problem, nie? Gdzie to powinno się wydawać, że no jeden człowiek pracuje tylko na siebie, nie ma jakichś wielkich zobowiązań, nie ma dzieci, to powinno być łatwiej. A się okazuje, że wszelkie benefity i zniżki wyłącznie dla ludzi, który, którzy mają dzieci. No i młodzi ludzie, którzy mieszkają z rodzicami, idą na studia, zaczynają pracę, kończą studia, nie myślą o tym, żeby mieć dzieci, bo dopiero skończyli studia, więc wypadałoby trochę w zawodzie popracować. Mają bardzo ciężko. Nie mają karty rodzina 3. Nie mają nawet zniżki do ZO. Już nie mówię o zniżkach na autobus, na przykład. Przykre. Bo to właśnie zabija się w młodych ludziach taką chęć rozwoju, bo ciężko jest się rozwijać wtedy, kiedy nikt ci nie pomaga. Bo pomagamy wszystkim innym, tylko nie młodym ludziom samotnym, którzy chcieliby sobie najpierw ułożyć życie, żeby zakładać rodzinę. I to powinien być raczej taki mechanizm, który zwiększy dzietność, nie? No bo jeśli młodzi ludzie sobie. Ustatkują życie szybciej, no to szybciej będą chcieli powiększać swoje rodziny A młodzi ludzie są teraz mądrzejsi niż 20 lat temu Przepraszam, ale no nie zakładają rodziny w momencie, kiedy nie mają gdzie mieszkać Albo nie mają pracy, oczywiście, że tacy są, ja nie uwierzę wszyscy Tacy ludzie nadal istnieją i czerpią z tego Jednak coraz więcej młodych ludzi jest świadomych Świadomych siebie, świadomych swoich racji, świadomych swojego wykształcenia Czy świadomych, świadomych swoich... Celów, które chcą osiągnąć. Nie wiem, czy ta dzietność nie zwiększyłaby się właśnie, gdyby po prostu tym młodym ludziom pomóc, żeby ustabilizowali najpierw swoje, swoją sytuację życiową, żeby mogli sobie na spokojnie założyć rodziny. Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że pierwszym w kwartale 2022 roku średnia cena transakcyjna nowych mieszkań wzrosła średnio o 4% w porównaniu do czwartego kwartału 2021 roku i aż o 19% porównując do poziomu przed rokiem. Rekordistami są Białystok 33% rok do roku i Zielona Góra 30% rok do roku. Dlatego choć program jeszcze nie ruszył, to już pojawiła się zapowiedź kilku zmian, między innymi podwyższenia wspomnianych limitów cen mieszkań. Nie wiem czy w obecnej sytuacji politycznej naprawdę są ludzie, którzy pójdą i wezmą kredyt na niebotycznie drogie mieszkania. Są naprawdę tacy ludzie, którzy kupią te mieszkania teraz, które są po cenach zawyżonych, których się nie opłaca na razie nawet kupować, bo nawet jeśli, nie wiem czy w ogóle zauważyliście, ale w tych nowych blokach, w nowych budownictwach jest taka mentalność pękania ścian. Ba, pękania ścian nośnych. I ja uważam, że te mieszkania nie są warte takich cen, które są teraz, bo ja nie jestem przekonana co do tego, że to mieszkanie wytrzyma tyle samo, co na przykład mieszkanie w starej kamienicy. Które jest wybudowane dawno temu, jednak bardzo solidnie. Teraz wszystko buduje się bardzo szybko, żeby jak najszybciej wybudować i jak najszybciej sprzedać i jak najszybciej, żeby mogli wprowadzić się tam ludzie, żeby móc jak najszybciej wybudować kolejne blokowiska. I jakość budowania tych mieszkań nie jest już tak wysoka jak kiedyś, ale ceny są pięć razy wyższe. Znaczy, z tą piątką to szczeram teraz, nie? Ale nie wiem, czy ktoś ma. No, na pewno ktoś z Was ma okazję mieszkać w takim nowym bloku z pięknymi balkonami, tarasami, yy, trawniczkiem. no. Powiem Wam, że ja yy, wynajmuję mieszkanie i właśnie pękam mi ściana nośna. I w życiu bym nie kupiła tego mieszkania. Gdybym nawet jakby ktoś mi powiedział, że masz możliwość, kup to mieszkanie, to nie, nie kupiłabym, bo jest po prostu tandeta i kicz całej budowie tego. Przedsięwzięcia. I tak jak sprawdziłam, właśnie nie warto szukać porad u wujka Google, jeśli myślimy o wzięciu kredytu, bo strony takie jak totalmany.pl twierdzą, że w sumie, jak już chcesz wziąć ten kredyt teraz, no to, to dobra, to bierz, bo to może być bardzo dobra okazja. I taki człowiek poczyta sobie takie artykuły, weźmie sobie kredyt ze stałą stopą oprocentowania teraz, kiedy te stopy są takie wysokie, i będzie tak sobie bulił przez. Lata, bo ta stopa mu się nie zmniejszy. Dodatkowo, no, zawsze jak się bierze gwarancję stałej ceny na cokolwiek, to ta cena jest zawsze wyższa ciut niż standardowa, zmienna. To jest tak samo jak z rachunkami za prąd. Jak weźmiecie sobie taryfę stałą, jak sobie zagwarantujecie stałą stawkę, no to najlepiej tą stałą stawkę energii elektrycznej sobie gwarantować, kiedy ten prąd nie jest drogi, a nie gwarantować sobie stałą stawkę na 3 lata czy 5, kiedy cena prądu wzrasta. Oczywiście inna sytuacja jest, jeśli chodzi o firmy, które tego prądu zużywają, no i zazwyczaj firmy y, energetyczne już dzwonią wcześniej, bo wiedzą, co się będzie działo i można tam sobie ponegocjować. Jak ma się fajną firmę energetyczną, y, to, to zazwyczaj pomagają w takich sytuacjach. Żeby to te pakiety naprawdę bardzo dobrze dobrać. To samo jest z tym kredytem. Branie tego kredytu na, w czasie, kiedy te stopy procentowe są takie wysokie. I zagwarantować, zagwarantujmy sobie, że będziemy zarąbiście dużo płacić przez kolejne 40 lat. No gdzie trzeba mieć głowę, a na pewno się tacy znajdą. Chociaż, jak czytałam, yy, ilość branych kredytów naprawdę. Bardzo zmalała ilość sprzedanych mieszkań. I właśnie tutaj chciałam też powiedzieć, że jeśli nie będziemy teraz brać tych kredytów, jeśli nie będziemy teraz kupować tych mieszkań i się wstrzymamy ten jeden rok. I z... Rynek nie będzie już tak hulał, już dla banków ważne jest też to, żeby dawać te kredyty, tak? A dla ludzi od nieruchomości ważne jest to, żeby sprzedawać te mieszkania. Jeśli my nie będziemy brać kredytów, i jeśli my nie będziemy sprzedawać, kupować tych mieszkań, przepraszam, to oni będą musieli jakoś te oferty bardziej uatrakcyjnić. Będą zmuszeni do tego, żeby dawać oferty, które ludzie będą chcieli brać. Totalman.pl napisało: mimo to w niektórych przypadkach wzięcie już teraz kredytu hipotycznego, mo hipotecznego może okazać, się dobrą decyzją. Jeśli inwestycja jest już zaplanowana, a rodzina po prostu chce zamieszkać na swoim i ma odpowiednie oszczędności odłożone na ten cel, które uzupełnione kredytem pozwolą jej na realizację. Znaczy zrealizować swoje marzenia można, ale fajnie byłoby to zrobić z głową i lepiej podpowiedzieć, że słuchaj, no możesz teraz to zrobić, ale zastanów się, czy nie ma jakiejś opcji, żebyś mógł trochę jeszcze zaczekać, a nie pakować się w to, że teraz wszyscy ci, co wezmą te kredyty, Edyty. Później jak Frankowicze będą chcieli, żebyśmy wszyscy z podatków... Im pomagali spłacać te kredyty, i tu mojej zgody na to już nie ma. I tak, totalman.pl pisze dalej. Zobowiązania może podrożeją, ponieważ Narodowy Bank Polski nie wyklucza dalszych podwyżek stóp procentowych. Niemniej kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem wyklucza konieczność podejmowania ryzyka? W dłuższej perspektywie czasowej ekonomiści prognozują, że inflacja spadnie, a stopy procentowe mogą być obniżone w połowie 2023 roku. Więc dlaczego podpowiadamy w tej gazecie ludziom, żeby brali teraz kredyty? Hipoteczne, skoro na, na koniec dodajemy, że wystarczy poczekać do połowy 2023 roku i najprawdopodobniej będzie lepiej. Czy nie lepiej przeczekać ten kryzys? Dlatego ja uważam, że rząd, zamiast oferować ludziom jakieś dodatkowe benefity w postaci tego, że zadłużysz się i, 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 i nic z tego nie będziesz miał, ale ładnie to nazwają, nazywają jakimś programem, zamiast edukować ludzi, że lepiej. Poczekać, poczekajcie, wstrzymajcie się, nie zadłużajcie się. Przecież później, jak Ci ludzie będą brali te kredyty. Będą kupować te mieszkania. Ja jestem przekonana, że w ogóle teraz większość tych ludzi wystarczy zaczekać, bo większość ludzi teraz dostała podwyżki. Podwyżki kredytów, podwyżki rat. I nie będą w stanie spłacać po prostu tych rat. Nie będą w stanie utrzymać tego mieszkania, bo niektórym ta rata wzrosła o jeszcze raz tyle, ile płacili. A wiecie, od wycyrklowane mieli mniej więcej tyle, a tu nagle taki ząg, bo sytuacja się tak zmieniła, że. Nie są w stanie spacać tych mieszkań i te mieszkania będą się wyprzedawać. Już widać coraz więcej nieruchomości na sprzedaż. Jednak ceny są takie, że no wzięcie kredytu na, na to mieszkanie w tym momencie jest po prostu bez sensu. Więc jeśli nikt nie będzie kupował tych mieszkań, no to cena będzie musiała się obniżać, żeby w ogóle sprzedać to mieszkanie, żeby ludzie nie popadli w długi i nie stali się bezdomnymi. I Jestem właśnie ciekawa, czy przy, po takich kredytach, jaki będzie wysyp ludzi, którzy nie będą po prostu mieli gdzie mieszkać, którzy wtopią przez to, że y, mamią ich jakimiś obrzydliwymi akcjami, które mają spowodować to, że ludzie, jak dla mnie, zostają oszukani przez takie coś. To nie jest moment, żeby się zadłużać na 40 lat. To jest moment, żeby zaczekać. Już nie mówię o tym, że edukacja, jeśli chodzi o kredyty, jest bardzo, bardzo marna. I Same działanie tych chwilówek i parabanków jest dla mnie czymś okropnym. No, jednak no nie możemy ludziom odmówić tego, że jestem za, za wolnością wyboru, jak się sparzą, to tak mają, tylko że no później nie, nie można mieć pretensji do całego świata. Nie? Przed podjęciem tak ważnej decyzji uważam, że trzeba się skonsultować z kimś, kto się po prostu na tym zna. I tyle. A nie z Googlem, i nie z gazetami, i nie z. Propozycjami rządu, bo one niekoniecznie mogą być korzystne dla obywatela, jak się teraz okazuje. Także, kochani, dajcie znać w komentarzu, czy jesteście za tym, aby w tym momencie brać kredyty hipoteczne? Czy jesteście za tym, żeby teraz y, korzystać właśnie z tego świetnego programu, który dla nas przygotowano i zadłużać się w tym momencie? Czekam na Wasze kreatywne, jak zwykle, komentarze, a ja Was budziam. Pa!